Dzień dobry! Dzisiaj porozmawiamy chwilę, a raczej ja Wam opowiem o odpowiedziach możliwych na pytania dotyczące kwiatków Świętego Franciszka. No i tak, oto pytanie pierwsze. Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów kwiatków Świętego Franciszka w Asyżu, no i oczywiście uwzględni wybrany kontekst. Otóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o kwiatki świętego Franciszka, to pamiętamy, że jest to anonimowy utwór okresu średniowiecza, 53 opowiadania, a kwiatki to tak naprawdę symbol pewnych cech, no i oczywiście dobrych uczynków świętego. No i tutaj, moi drodzy, w tym pytaniu jest prośba o odpowiedź na ideę umiłowania natury. Pamiętajcie, że święty Franciszek traktował wszystkie stworzenia Boże na równi, a więc zwierzęta czy rośliny nazywał naszymi mniejszymi braćmi i odnosił się do nich z ogromnym szacunkiem. Przykładem tego może być jedno z takich opowiadań, które mówi o pewnym młodzieńcu niosącym na targ schwytane turkawki, czyli takie ptaszki. Po drodze oczywiście święty Franciszek zauważył tego młodego człowieka, poprosił go o te turkawki. Oczywiście samemu młodemu człowiekowi Przepowiedział, że też kiedyś zostanie zakonnikiem franciszkańskim. No i święty Franciszek oczywiście rozpoczął do tych turkawek przemowę taką łagodną, wręcz ojcowską: że za szybko dały się schwytać, że zwróci im wolność, ale oczywiście muszą teraz być bardziej uważne. No i oczywiście święty Franciszek zbudował im gniazda, pomógł im, no a one sobie żyły na wolności. Inną historią, którą bardzo lubię, jest historia wilka z Gubio, który nękał mieszkańców tamtejszej wioski, ale dzięki świętemu Franciszkowi wilk dał się oswoić i nikomu już później nie czynił żadnej krzywdy, a wręcz był karmiony przez mieszkańców tego e, małego e, miejsca. Zatem, moi drodzy, pokazywany jest święty Franciszek jako ten, który traktuje wszelkie istoty żywe z ogromną miłością i szacunkiem, nie szczędzi im swoich kazań, przemów, otacza je wielką opieką, no i rzecz jasna chce, aby były szczęśliwe i wolne. Jeśli chodzi, moi drodzy, o to franciszkańskie umiłowanie natury, to taki kontekst takim kontekstem oczywiście może być filozofia franciszkańska, która mówi o zachwycie pięknem świata stworzonego przez Boga. Ale pamiętajcie, że wielu poetów odnosiło się do tej właśnie postawy umiłowania natury, jak chociażby Leopold Staff w wierszu Przećpiew, czy nasz taki bardziej współczesny już poeta, ksiądz Jan Twardowski, który rzecz jasna bardzo pięknie pokazywał nam w wierszach różne odniesienia, paralele między światem natury, pięknem świata natury a naszym życiem w taki bardzo prosty Sposób, na przykład w wierszu mrówko, ważko, biedronko. A zatem y, bardzo piękna postawa kontynuowana także w poezji współczesnej.